moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przedstawiam mojego kumpla Konrada, z którym robimy czasami i fajne eventy. Słuchajcie, powiem wam o sobie i porozmawiamy tutaj o Fotomodel Poland 2019 oraz o różnych fajnych rzeczach związanych z YouTube. Dzień dobry, witam wszystkich twoich fanów bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło wystąpić na twoim kanale. Nazywam się Konrad Młodziński. Jesteśmy prosto z Turcji na live'ie, świeżo po finale Fotomodel Poland 2019. Słuchaj, ty też podróżujesz tak jak ja. Jaki kierunek, jakie miejsce ci się najbardziej podoba, albo co byś polecił w ogóle moim tutaj też klientom i w ogóle, no jak młody człowiek, powiedz o jakimś fajnym miejscu, gdzie na wakacje ty lubisz jeździć. Moim ulubionym miejscem i taką moją perełką jest zawsze Livigno. Livigno we Włoszech. Włoski kurort narciarski, gdzie co roku mamy tradycję, że z moimi przyjaciółmi ze studiów jedziemy ekipą 10 facetów do Livigno na narty. I nie tylko na narty. Brawo. Co tam w tym Livigno można robić? Na nartach zjeżdżać, tak? Pić jakieś piwo fajne? Dobre mają mandziary tam? O, mandziary mają perfetto. Al Capone. Ale generalnie tak, jeździmy na nartach, zawsze jeździmy tam marzec, kwiecień. Jest gorąco naprawdę i fajne jest to, że na stoku jest 10 stopni, śnieg jest zmrożony po nocy, na dole jest 25 stopni, łapie to słońce, wraca się opalonym, zadowolonym. Strefa bez słowa, także whisky tańsze niż cola. No, żyć nie umierać, plus fajne życie, bogate życie nocne generalnie. Konrad, a powiedz mi przyjacielu, co sądzisz o kraju, który się nazywa Turcja, w którym jesteś, tu Bodrum, okolica? Powiem szczerze, to jest moje drugie spotkanie z Turcją i jestem zawsze pozytywnie zaskoczony. Wcześniej byłem w Marmaris, teraz jesteśmy w Bodrum. Bodrum to jest takie trochę tureckie Saint-Tropez, prawda? Tak. Bogata dzielnica, bardzo ekskluzywna. Jestem bardzo, bardzo pozytywnie zawsze zaskoczony. Bardzo dobre jedzenie, wysoki standard hoteli, obsługa najwyższej jakości. Cóż mi można więcej powiedzieć? No i pogoda, zawsze pewna pogoda, ładna, tak. Słoneczna, gorąco. Jest teraz słońce 17, a jest no ze 30, no ze 30 stopni, 32, 20, coś takiego. Tak, tak. Słońce, pełna lampa, co widać po nas, że jesteśmy zjarani na czarno. W samych superlatywach mogę się wypowiadać o tym. Ja na pewno też tutaj pochwalę w ogóle naszą współpracę z Maxima Models, to już jest nas drugie spotkanie. Słuchaj, co sądzisz o polskich w ogóle modelkach? Jakbyś podsumował, są fantastyczne, wspaniałe, piękne. Piękne, wspaniałe, najlepsze to mało powiedziane. Są perfekcyjne, idealne, the best of the best of the best. To są takie creme de la creme kobiecości. No ja mogę to potwierdzić. Tu z nami leży Klaudia, jedna z tutaj jest uczestniczek. Klaudia, jaką nagrodę zdobyłaś? Mi się odwróciła od nas, ale dobra, niech będzie. Też jest okej. Okay. Jaką nagrodę zdobyłaś? Fotomodel z Metting Tour. A, Fotomodel z Metting Tour. Słuchajcie, to Metting Tour to był taki jeden z partnerów, sponsorów, którzy tu nam wycieczki fundowali. I co, jak ta nagroda będzie wyglądała? Też będziesz jakąś wycieczkę tu miała, czy? I już dobrze, to słuchajcie, więc Klaudia teraz się nie może do nas odwrócić z pewnych względów. Słuchajcie, więc nagroda pieniężna i tu będzie też miała fajne różne wycieczki, jak przyjdzie na wakacje. Kochani, no to co, powiem wam tak, na pewno ja wam mogę polecić Konrada jako człowieka, który przede wszystkim prowadzi eventy, tak? Bo ty również prowadzisz wszelkie eventy. Tak, prowadzę eventy, bardzo było mi miło teraz poprowadzić Fotomodel z Poland 2019, debiutowałem w roli prezentera na tym konkursie, no i chyba nie było najgorzej. Również prowadzę i poza swoim kanałem na YouTubie prowadzę różnego rodzaju eventy, od koncertów muzyki klasycznej po koncerty disco polo. Nawet w lipcu mam, słuchaj, zlecenie na prowadzenie święta truskawki. Święto truskawki. Gdzieś tam pod Grójcem. No to jedziemy. Jedziemy. Słuchajcie, no przede wszystkim. Ale ona lubi pomarańcze. Nie lubi się chwalić, ale ty jesteś też super choreografem. Tak jest, zgadza się, jestem choreografem z racji na to, że 10 lat tańczyłem taniec towarzyski turniejowo i teraz mam przyjemność zarażać moją pasją innych. Kochani, więc jak widzicie, moi goście są fajni albo zajfajni, także dziękujemy wam za tą uwagę, zapraszamy na nasze kanały. Twój kanał się nazywa? Mój kanał się nazywa Żerański, bo płynie niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Ale generalnie mój kanał też nazywa się Pytanie Błądzi. Mix Travel was zaprasza na kolejne odcinki. Trzymajcie się, do zobaczenia w Turcji, albo w Polsce, albo wszędzie na świecie.